Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Dzisiaj zaczynamy od gminy Lubraniec, która wzbogaciła się o 3 nowe świetlice. Znaczenie wiejskich świetlic trudno przecenić. Są one niezwykle ważne dla lokalnych społeczności. Dlatego 3 nowe świetlice w Redczu Wielkim, Smogorzewie i Siemnówku są dla gminy Lubraniec powodem do dumy. W bieżącym roku zakończone zostały prace budowy świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim. Ponadto w Siemnówku została dobudowa do świetlicy istniejącej dodatkowa kondygnacja, która również jest wykorzystywana na świetlicy, oraz w Smogorzewie kompleksowy remont świetlicy obejmujący między innymi przebudowę częściową wewnątrz, obejmującą wymianę okien i zamontowanie między innymi też pieca centralnego ogrzewania. W pełni gotowy jest tylko obiekt w Siemnówku. W tym roku gmina Lubraniec złożyła wniosek o wyposażenie świetlicy w Smogorzewie. Podobny wniosek o dofinansowanie wyposażenia dla świetlicy w Redczu Wielkim złożyło Stowarzyszenie Kobiety Redcza. Ważną decyzję podjęli radni gminy Włocławek. Gmina Włocławek nie będzie już członkiem stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu. Decyzję o wystąpieniu ze stowarzyszenia podjęli członkowie Rady Gminy. Po 10 latach funkcjonowania tego stowarzyszenia radni doszli do wniosku, że jest to twór bardziej formalny niż merytoryczny. I dlatego w związku z tym zawieszamy to, bo mamy dość innych spraw, które chcemy tutaj dla dobra mieszkańców wykonać, a uważamy to, jeżeli to ma być tylko formalność, to my nie chcemy być w takim stowarzyszeniu. Zdaniem władz gminy stowarzyszenie już od dawna nie pełni roli, do jakiej zostało powołane, czyli pomostu pomiędzy samorządami lokalnymi a rządem. Stąd rozgoryczenie nie tylko gminy Włocławek, ale i innych miast i gmin, które podjęły decyzję o rezygnacji z członkostwa. Takie jest nasze stanowisko Rady Gminy Włocławek, że nic już nowego nie zrobimy, nie zrealizujemy w tym związku, dlatego że no niestety, ale chyba musi się zmienić troszeczkę formuła, ale przede wszystkim musi być jakiś nacisk parlamentarny naszych posłów tutaj z naszego terenu, ażeby brali bardziej pod uwagę głos samorządu, już nawet nie poprzez związki, ale poprzez grupy gmin czy miast i gmin, dlatego że no, ten związek myślę, że musi się przeorganizować, ewentualnie musi wypracować ze stroną rządową inne zasady działania, ażeby strona rządowa wsłuchiwała się bardziej w nas. Członkami stowarzyszenia są nadal miasta i gminy z naszego powiatu. Brześć Kujawski, Fabianki, gmina Kowal i Lubanie. Najdroższa tegoroczna inwestycja drogowa w powiecie włocławskim właśnie została oddana do użytku. W gminie Lubanie oddano dziś oficjalnie do użytku przebudowany odcinek drogi powiatowej Siódkowo-Mikanowo o długości 4 km. Inwestycję wartą ponad 2 800 000 zł realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Jest to odcinek około 4 km przy współpracy samorządu powiatu oraz samorządu gminy Lubanie. Sądzę, że powinniśmy wszyscy być zadowoleni. To jest ocena mieszkańców. Jest obraz przed tym wykonawstwem, a dzisiaj. Ja mam ogromną satysfakcję, że ten odcinek drogi powstał. Chociaż przedstawiciele wykonawcy inowrocławskiej firmy, która wygrała przetarg, nie zeszli jeszcze ostatecznie z budowy i wykonują ostatnie, niemal kosmetyczne prace, mieszkańcy Lubania już korzystają z odnowionej drogi. W gminie Lubanie przez ostatnie 2 lata przeszło 7 km dróg nowych, utwardzonych, powiatowych. W ubiegłym roku budowaliśmy drogę Siódkowo-Mikanowo od odcinka w Mikanowie do Lubania o długości 3170 metrów. W tym roku kontynuacja budowy 4 km z chodnikami, z następnym rondem w Lubaniu, z bardzo dobrą nawierzchnią. Nowoczesny ciąg komunikacyjny w Lubaniu obejmuje najlepsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Są tu 2 ronda, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną czy azyle spowalniające ruch. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Jarantowicach. Odszedł nam kolejny odcinek do takiego bieżącego utrzymania, napraw, remontów i mamy satysfakcję i dumę z tego,
że na 400 km dróg, jakimi zarządzamy, to w tym roku w ramach remontów i przebudowywanych dróg około 10% zmieniło nawierzchnię, zmieniły się parametry techniczne na plus. Przebudowa drogi Siutkowo-Mikanowa, będącą kontynuacją wcześniejszych inwestycji, znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach schetynówek. Od początku czerwca trwa remont w zabytkowym neoklasycznym dworze Kretkowskich w Baruchowie, gdzie od 1984 roku swoją siedzibę ma Urząd Gminy Baruchowo. Prace obejmują m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę pokrycia dachowego, otworów okiennych i drzwiowych oraz uzupełnienie tynków zewnętrznych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 000 000 zł, z czego 85% dofinansowania gmina Baruchowo otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 10% kosztów pokryje samorząd województwa, a pozostałe 5% wartości poniesie samorząd gminy Baruchowo. Całe zadania 1 200 000 zł. Jak widać, za mną już są wstawione okna, chociaż muszę przyznać, że remont z małym pośpiechem trwa i obawiamy się o termin zakończenia tego remontu do końca listopada tego roku. W sumie 95% kosztów będzie pochodziło ze środków pozabudżetowych. Stan wiejskich remiz i świetlic położonych na terenie gminy Chodecz pozostawia wiele do życzenia. Nic zatem dziwnego, że mieszkańcy wciąż liczą na remont. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o potrzebie remontu świetlicy wiejskiej w Łani. Strażacy opiekujący się tym obiektem zapewniali, że zależy im na jego modernizacji. Dlatego złożyli wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Tak samo zrobili strażacy z CET. Remiza w tej miejscowości, w której jeszcze przed kilkoma laty tętniło życie, popada w ruinę. Nie ma tu zabaw, dyskotek, na które niegdyś ściągała młodzież ze wszystkich okolicznych wiosek. Strażacy liczą jednak, że otrzymają zastrzyk finansowy, który pozwoli na modernizację obiektu. No, zakres prac, który chcemy wykonać na terenie tej remizy tutaj, to jest wymiana tej błazerii na tych ścianach, naprawa ścian, wymiana podłogi i wymiana sufitu, które wymagają już gruntownej naprawy, ponieważ już przeżyły swoją używalność czy termin, który był przewidziany. Okna mamy wstawione nowe, zostało jeszcze oprawienie okien. Obiekt służy nie tylko strażakom, ale również gospodyniom z koła gospodyń wiejskich. W świetlicy organizowane są zebrania wiejskie. Na dzień dzisiejszy są warunki, jakie widzimy, i nie są to zbyt reprezentacyjne, więc te wszystkie spotkania, jak to mówią, bardzo kiepsko to wygląda. Jeżeli będzie to wszystko poprawione, to na pewno zwiększy się częstotliwość tych spotkań i myślę, że jakieś inne imprezy typu tam jakieś dyskoteki, nie dyskoteki można będzie zorganizować, czy tam wieczorki, imprezy okolicznościowe. Strażacy zapewniają, że jeśli tylko otrzymają dotacje, przystąpią do prac remontowych. W Domu Pomocy Społecznej w Kowalu odbyło się szkolenie dla członkiń kół gospodyń wiejskich. Jak rozliczać działalność gospodarstwa rolnego, jak legalnie wynająć sąsiadowi kombajn i co jest potrzebne, aby prowadzić agroturystykę? To tylko część zagadnień poruszanych podczas szkolenia dla członkiń kół gospodyń wiejskich. Tematem szkolenia są finanse gospodarstw rolnych. Jest to działanie finansowane przez Fundację Pomocy Programów dla Rolnictwa. Ma ono pokazać pewne możliwości, jakie mogą być na terenach wiejskich, jakie mają gospodarstwa, o których nie wiedzą. Troszeczkę zbliżenia spraw związanych z rozliczaniem tych gospodarstw rolnych, czyli z formami księgowości, z rozliczaniem podatku VAT, tak aby gospodarstwa nie bały się chociażby korzystać z tego, żeby mogły zakładać firmy w ramach gospodarstwa. Gospodarzem spotkania był dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Uczestnicy szkolenia bardzo chętnie angażowali się w zadania warsztatowe. Spotkanie było też idealną okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w przygotowanie gminno-powiatowych dożynek. Dziękuję za współpracę, jaka jest między pani organizacją, czyli kołem gospodyń wiejskich, a starostwem. Obiecuję, że dołożymy wszystkie starań, żeby ta współpraca to nie tylko dożynki, ale inne imprezy okolicznościowe dzięki naszej współpracy się odbyły. Podziękowania złożył także naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Administracji Budowlanej Starostwa Tomasz Olach. Koła gospodyń wiejskich to, jak podkreślają pracownicy starostwa, bardzo ważna grupa działająca na terenach gmin, w którą warto inwestować.
Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.